Żeby przyjrzeć mu się z bliska, ekipa musiała o świcie pojawić się w parku, bez gwarancji, że zwierzę uda się w ogóle zobaczyć. Wczesna pobudka jednak się opłaciła. Osobniki tego gatunku często widywane są w pobliżu miejsc bezpośrednio związanych z designem, takich jak mediolański Parco Sempione czy... Rozpoczęliśmy turnę po Uniwersytetach Ligi Bluszczowej. Za mną widać budynek główny Dartmouth College, który wzięliśmy na pierwszy ogień. Jest to 8 uniwersytetów, najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Dartmouth College jest jednym z nich. Zobaczymy, jak tutaj studenci żyją, jakie są obiekty, bo z tego, co już patrzyliśmy na mapę, to jest takie jedno wielkie miasteczko, ten kampus. Chyba nie ma takiego w Polsce. Kolejnym uniwersytetem, jaki zwiedzamy, wchodzący w skład Ligi Bluszczowej, jest Harvard. Jest to najstarszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, założony w XVII wieku. I tu widzicie jego bramę główną. Zwykle ona jest otwarta. Teraz nam się udało akurat, bo jest wcześnie rano, że jest zamknięta. To robi ważne, co? Idąc dalej przed siebie kampusem, widzimy taki biały budynek. Jest to budynek administracyjny i dziewczyna, która wczoraj nas oprowadzała, powiedziała, że nie chciałaby się tam nigdy znaleźć, bo obecność w tym budynku to oznaczają kłopoty. I do tego budynku studenci nie mają wstępu. Przed budynkiem stoi pomnik Johna Harvarda, założyciela tej uczelni oficjalnego. I co ciekawe, nie jest to John Harvard. Tak jak wspominałem, wszystkie książki, zdjęcia Johna Harvarda spłonęły razem z Harvard Hall i nikt nie wie, jak on wyglądał. I pewnego dnia stwierdzili, znaleźli jakiegoś faceta i powiedzieli: o, ty wyglądasz jak John Harvard, to zbudujemy pomnik. I tak powstał ten pomnik, który sami zaraz zobaczycie. Jest to trzeci najbardziej znany monument Stanów Zjednoczonych.
zaraz po Statule Wolności i po Abrahamie Lincolnie w Waszyngtonie właśnie jest John Harvard, siedzący na swoim krześle, trzymający książkę. W kolejnym z budynków jest najstarszy budynek na kampusie Harvardu. Tutaj też ma swój pokoik rektor tej uczelni, prezydent. A to ciekawe, w środku mieszkają normalnie studenci. Jest on zamieniony na akademik i często pierwszoroczniacy tutaj mieszkają. Podobno warto wiedzieć, jak on wygląda i kim on jest, bo jest bardzo miły i lubi zagadać turystów i osoby kręcące się po kampusie. Także jak tu będziecie, to zobaczcie sobie jego zdjęcie i poszukujcie go na kampusie. Dotarliśmy dzisiaj na Yale University, który jest kolejnym z 8 uniwersytetów Ligi Bluszczowej. Sami zobaczcie, jaką ma ogromną bramę. Przez którą wchodzi się do starej części kampusu. W środku prawdopodobnie odnowione i robi wrażenie ta stara część kampusu. Udało nam się dołączyć do oprowadzania nas po kampusie Yale University. Także przez godzinę będziemy chodzić sobie w dość sporej grupce, większej niż na Harvardzie, i słuchali o miejscach na kampusie i o historii tej uczelni. Myślę, że będzie ciekawie. New Haven ended up winning that bidding war, so the bid that they put up was this piece of land right here, in addition to some tax breaks, which still exist to this day. And that was a very enticing bid, so what was in the collegiate school came here to New Haven. 2 years later, in 1718, a man named Eli Gale donated. So this entire part of campus actually didn't go up until 1930. So all of these buildings were constructed around 1930. However, they look a lot older, right? So that was... Jesteśmy właśnie po wycieczce po Yale University w mieście New Haven w stanie Connecticut. Cały kampus wywarł na nas bardzo duże wrażenie, bo jest stylizowany na taką stare budownictwo. Wszystko jest zachowane, wszystko jest zbudowane z kamienia prawie. Wszystko wygląda jakby to był jeden wielki zamek, cała okolica. A tak naprawdę w tych budynkach są nowoczesne wnętrza i po prostu w nich studenci mieszkają. Tam, gdzie odbywają zajęcia, jest to nowszy budynek. W drugiej części kampusu, teraz jesteśmy na starej części, i z tych czterech uniwersytetów, które na razie widzieliśmy, ten wywarł na nas największe wrażenie przez swoje budownictwo. Harvard ma prestiż nazwy i samej uczelni, a tutaj jak na razie wygrywa budownictwo i ten klimat, jaki tu panujący, mimo że teraz studentów tutaj nie ma, bo jest przerwa z okazji święta Thanksgiving, które będzie w czwartek.
czy znacie jakiś uniwersytet w Polsce, który ma tak okazały stary kampus. Naprawdę wszystko jest wielkie. O, tu jeszcze Connecticut Hall, najstarszy budynek. Zobaczcie, w którym roku został wybudowany. Jesteśmy właśnie w bibliotece, która miała być katedrą, ale stała się biblioteką. Zobaczcie ją z zewnątrz. W takiej bibliotece też przyjemnie się uczyć. Tu już mamy odnowioną część biblioteki. Wszędzie czysto, wszystko ładnie poukładane i studenci się pilnie uczą. Pora na kolejny uniwersytet z Ligi Bluszczowej, tym razem University of Pennsylvania. Uniwersytet of Pennsylvania leży w sumie w środku miasta, nie jest wydzielony oddzielnie jakimś murem, tylko jest pomieszany z różnymi innymi budynkami. Obok leżą też inne uniwersytety. Idziemy właśnie do biblioteki, gdzie będziemy musieli się dowiedzieć coś o tym uniwersytecie, może jakąś mapkę dostaniemy, miejsca, które warto odwiedzić. No i trochę pozwiedzamy ten uniwersytet. Nie mam visitor center, czyli jak kolejni studenci mają poznawać uniwersytety. Dziwne dla mnie. A to jest druga biblioteka. Tak. No ale jak ona nie wie, no nie jest pewna, czy można do której wejść. Showing up like, oh, now I got it.
kolejnym uniwersytetem na naszej liście, jednym z 8 z Ligi Bluszczowej, jest Columbia University, znajduje się w Nowym Jorku. No i jak na razie widzimy tylko budynek główny, pozostałe budynki kampusu, jeszcze nic o nim nie wiemy. Idziemy do Visitor Center się trochę o nim dowiedzieć. Główny budynek, który widzicie na filmie, to tak samo jak w poprzednich uniwersytetach, biblioteka, przed którą stoi Money Mall. Idziemy zobaczyć, co w środku. Może jest równie ciekawa jak poprzednie. Jak się po wyjściu okazało, ten budynek się nazywa tylko biblioteką, ale już nią nie jest. Tutaj na środku odbywają się rozpoczęcia roku, zakończenia, ale niestety nie można tam wchodzić, bo jest zamknięty. Jest tylko zrobiony na wzór dużej biblioteki, starej, ale już tylko odbywają się tutaj uroczystości. W środku niego jest Visitor Center, gdzie można mieć mapę, informacje na temat tego uniwersytetu. Weszliśmy na kampus, dostaliśmy mapkę z Visitor Center i tak prezentuje się kampus. Nie jest on za duży, rozciąga się przez 10 przecznic, ale to porównanie do pozostałych uniwersytetów nie jest za dużo. Będziemy zobaczyć najważniejsze miejsca i chyba na tym zakończymy nasze zwiedzanie uniwersytetu. Niestety żadne z budynków nie jest otwarte dla turystów, a takie oprowadzanie jest tylko dla przyszłych studentów, nie ma dla turystów. Niestety nie wpuścili nas. Pani ochroniarz siedzi na wejściu i sprawdza karty, czy nikt się nie wbija na krzywy ryj. Także idziemy jeszcze do University Hall i zobaczymy, może tam się uda wejść. Kampus, niczego sobie. Ani stary, ani super nowoczesny. Taki w średnim wieku. Będzie już poubieranie, zimno, wiatr wieje, niedługo śnieg będzie. Wszyscy się przygotowują do zimy i do świąt. Idziemy jeszcze zobaczyć University Hall. Tu jakiś Money Mall przed. Się zwie ten Money Mall. Nie ma go w naszym nie wykazie. No to jakiś zawijas. Jesteśmy właśnie po zwiedzaniu Princeton University. Niestety pogoda nie dopisała i cały czas padało, mimo to zwiedzanie się odbyło. Jest to ten uniwersytet, jest chyba najlepszym i najbogatszym z tej Ivy League, czyli z Ligi Bluszczowej. Ania, może coś powiesz? Tak, co pan przewodnik powiedział, to na przykład jest irytujące, ale z drugiej strony dobre. To, że cały czas się tutaj coś rozbudowuje, modernizuje. I z jednej strony jest to denerwujące, bo cały czas jeżdżą jacyś kontraktorzy, ale z drugiej strony uniwersytet staje się coraz lepszy, ma coraz większe możliwości. No i rzeczywiście to widzimy, że jest tutaj część stara,
na której też miejsce miał Einstein, ale też jest część nowa, której myślę, że jest, która jest na pewno bardzo dobrze wyposażona. Dobra. Jak wiecie, studia w Stanach Zjednoczonych są bardzo drogie i ciężko bez dobrego kredytu je skończyć, ale muszę was zaskoczyć, 80% studentów idących na Princeton University kończy studia za darmo, po prostu dostając stypendia, uczelnia za nich płaci i kończą to uczelnie z tytułami. Kampus Uniwersytetu Princeton leży w mieście Princeton, jakby kogoś to dziwiło. I w porównaniu do innych uczelni, to chyba na pewno wszystko tutaj jest w kampusie, czyli wszystko jest otoczone murem. W pozostałych uczelniach murem były tylko otoczone stare części uniwersytetów, a pozostałe budynki, gdzie są wewnątrz tych murów. Także to chyba tym się różni Princeton, że po prostu on jest cały ogrodzony i budynki budują i te nowe, i odnawiają stare właśnie w tym wytyczonym terenie. Tak życie studenckie leci do przodu. Skończyła się przerwa na Thanksgiving. Wszyscy musieli wrócić z radością na uczelnię. Jesteśmy już po zwiedzaniu 7 uniwersytetów Ligi Bruszczowej i jeżeli bym miała wybrać, na którym bym chciała studiować, to nie mogłabym się zdecydować na jeden. Bym złożyła do 4. Do Princeton, do Yale, na Harvard i na Dartmouth. Dlaczego te 4? Ponieważ wydały mi się najbardziej przyjemne i pozytywnie nastawione do studentów. Więc do takich 4 bym złożyła, a do którego by mnie przyjęli, nie wiem. Jeżeli miałbym wybrać jeden z 7 uniwersytetów Ligi Bluszczowej, które zobaczyliśmy, numer 1 na pewno byłby Princeton. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, cały czas prowadzą renowację swojego kampusu, cały czas dobudowują budynki. I to mi się bardzo podoba, że inwestują w przyszłość i nie zostawiają, tak jak poprzednie uczelnie, takich starych gmachów i w środku tylko remontują, ale również inwestują, też budują nowoczesne budynki. Po drugie to, że jak jeden z niewielu, które widzieliśmy, był otoczony murem, czyli cały kampus był oddzielony od miasta, które obok niego było. I było to życie studenckie było takie bardziej związane, że nie wybiegało w miasto. A po trzecie, Princeton miał bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę sportową, dużo boisk. I tak jak nasz przewodnik powiedział, że większość studentów, prawie każdy, prawie jakiś sport. I podoba mi się ten duch sportowy na uczelni.